Nasz człowiek w parlamencie to brytyjski serial, który ukazywał się odcinkami 1987 roku aż do 92, także dobrych parę lat. Były to czasy rządy partii konserwatywnej w Wielkiej Brytanii. To oryginalny tytuł The New Statesman, czyli Nowy Mąż Stanu, czyli nie do końca dobrze przetłumaczony, jak to zwykle bywa tytuł. Ukazywał on karykaturę zepsutego do cna posła brytyjskiej partii konserwatywnej, jego chciwych i fanatycznych kolegów z partii, poczciwych, choć też naiwnych i głupawych lejburzystów, czyli lewicowców, których prawie zresztą w serialu nie ma. Film powstał za rządów właśnie Conservative Party i nadaje mu to formę trochę opozycyjnej, lejburzystowskiej propagandy. No właśnie, więc to jest ten problem, że tam właściwie opozycji prawie w ogóle w tym serialu nie ma. Więc jest troszkę tak jak nasz, zresztą do tego jakby trochę nawiązywało nasze niedawno nakręcone Ucho Prezesa, gdzie opozycja, jak tylko zaczęła być wytykane faktyczne wady opozycji, to natychmiast opozycja zniknęła z filmu, bo stwierdzono, że nie może być aż tak wyważona. Coś takiego tam też ma miejsce. Pojawiają się lejburzystowscy posłowie, którzy są po prostu obleśni i gruboskórni. Pojawia się poseł liberalnych demokratów, czyli partii centrowej, a de facto centrolewicowej, który mówi, że w imieniu liberalnych demokratów mówię, że muszę stwierdzić, że nie mamy żadnego pomysłu, jak dalej rządzić tym krajem. Ale to znika. I później wszystkie rzeczy są wyłącznie o konserwatystach. Główny bohater Alan Bstad, czyli on ma Alan B. apostrof Stad, czyli taki pretensjonalny, a jednocześnie jest powiedziane, że on jest z partii średniej, ale jest milionerem w jakiś tam sposób. No i trochę nieprawdopodobna postać. No i on pyszni się, że jest najbardziej prawicowym posłem, a tak naprawdę nienawidzi tych lordów, także nawet ta karykatura nie jest spójna. W każdym razie niesamowite jest to, że jak myślę o tym filmie, to przychodzi mi na myśl taka scena ze sketchu, który zrobił Rowan Atkinson, notabene wcale nie jakiś lewak, jak na warunki, jak na to, że jest aktorem. Aktorzy to zazwyczaj lewacy. W świecie anglosaskim nie tylko. Był taki sketch, że właśnie, że conservatives are back in power, że konserwatyści, what a wonderful world, tak? Także, że konserwatyści są jakoby pijani władzą. Jest to typowa lewicowa projekcja światopoglądowa, dlatego że prawicowcy są zwykle pijani porządkiem i stabilnością, a nie władzą. Władza to jest raczej narkotyk, prawo i porządek, to jest prawica. Natomiast lewicowy to jest raczej duch władzy dla władzy, żeby móc wdrażać te różne ambitne programy społeczne. Także zdumiewająco jednostronna satyra. Oczywiście bardzo zabawna, ale jednak zdumiewająco jednostronna właśnie nasz człowiek w parlamencie.